Majówka 2024 za nami. Wysokie temperatury zachęcały do aktywności sportowych. Wspinaczki górskie, wycieczki rowerowe, a nawet kąpiele wodne były dla wielu z nas na wyciągnięcie ręki. Niestety miniony tydzień okazał się bardzo pracowity dla ratowników grupy beskidzkiej GOPR, która interweniowała 46 razy. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło również w Tyskich Paprocenach. Obywatel Ukrainy nieudolnie skoczył na główkę do wody, doznając poważnego urazu kręgosłupa. Karolina Komada. Długi weekend, wysokie temperatury i pierwsze niewinne kąpiele wodne. Niewinne, które przez chwilę nieuwagi mogą skończyć się tragicznie. Tak też było w sobotę 4 maja na Tyskich Paprocanach. 27-letni obywatel Ukrainy został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Poszło zgłoszenie, że w okolicach plaży zachodniej, tej tak zwanej dzikiej plaży, mężczyzna skoczył do wody z wysokiego murka. No, zostały wezwane wszystkie służby. Ratownicy, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Stwierdzono uraz kończyn dolnych, czy tam niedowład kończyn dolnych. Wypadków było znacznie więcej w Beskidach. W Ustroniu 31-letni mężczyzna doznał złamania kręgosłupa oraz ręki podczas zawodów rowerowych. W akcji ratunkowej pomagali ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy mają za sobą pracowity tydzień. Pogoda i wzmożony ruch turystyczny podczas majówki przełożyły się na bardzo dużą liczbę wypadków. Łącznie interweniowali 46 razy. Głównie no to skręcenia, złamania kończyn dolnych, górnych. Jeden uraz miednicy, dosyć poważny uraz kręgosłupa. Zdejmowaliśmy też jednego paroletniarza z drzewa. Z roku na rok ilość tych wypadków rośnie. Na przykład mówiąc tutaj o wypadkach rowerowych, na większości naszych ośrodków narciarskich pobudowano trasy single tracki. Z automatu po prostu coraz więcej rowerzystów się pojawia. No i równomiernie rośnie nasza statystyka. Turystów w górach też z roku na rok przybywa. Choć tej majówki do śmiertelnych wypadków nie doszło, to ratownicy przestrzegają przed zbliżającym się okresem letnim. Korzystający z wypoczynku przy akwenach wodnych i w górach powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.